Moje nazwisko Mikołajczyk Edmund. Swoją przygodę, piękną, długoletnią przygodę z lotnictwem rozpocząłem w roku 1951 i to nie od samolotów, tylko od szybowców. Dopiero w roku 1953 na lotnisku w Gliwicach Aeroklub Katowicki urządził kurs szkolenia samolotowego, na którym właśnie uzyskałem trzecią klasę pilota samolotowego. No i w 1955 roku, kiedy powstał Aeroklub Gliwicki, zostałem jego członkiem i rozpocząłem już latać jako pilot samolotowy, jako pilot szybowcowy. W krótkim czasie uzyskałem uprawnienia instruktorskie samolotowe, jako instruktor społeczny i szybowcowe. I nie tylko latałem sam, ale szkoliłem jeszcze młodszych pilotów. No oczywiście w tym okresie czasu mieliśmy do dyspozycji dużo samolotów i dużo możliwości wylatania godzin, nie płacąc za to latanie. Dlatego bardzo dużo młodzieży się szkoliło, uzyskując szybkie postępy w lotnictwie. Ja osobiście już w roku 1956 wystartowałem w pierwszych zawodach samolotowych. To były samolotowe zawody rajdowo-nawigacyjne, czy rajdowe zawody, czy nawigacyjne zawody Mistrzostwa Polski Juniorów, na których zająłem 5. miejsce z Bogusiem Januszewskim, kolegą tutaj z aeroklubu. W międzyczasie na Mistrzostwach Polski nawigacyjnych rozgrywana była konkurencja akrobacji jako osobna i uzyskiwało się tytuł Mistrza Polski. To było jako jedna z konkurencji była. Właśnie był ten tytuł. W tym czasie byli tacy, uzyskiwali te mistrzostwa jak Wikło, potem Stasiu Kasperek do roku 59. Dopiero w roku 60. Zorganizowano pierwsze Mistrzostwa Polski w akrobacji samolotowej w Warszawie. Pierwszym mistrzem Polski został Stanisław Ackerman z Inowrocławia. Następnie powołano kadrę, do której ja się jeszcze nie zakwalifikowałem, bo zająłem niezbyt zaszczytne miejsce w tych pierwszych zawodach. Ale już w następnym roku w Zielonej Górze zająłem 4. miejsce i do kadry, 8-osobowej kadry samolotowej się dostałem. No i wkrótce potem w roku 1964 zająłem 3. miejsce na Mistrzostwach Polski, w 1965 byłem 2. i w 1966 uzyskałem tytuł Mistrza Polski po raz pierwszy. Jednocześnie startowaliśmy w 1965 roku, pamiętam, w międzynarodowych zawodach w akrobacji samolotowej w Łodzi, trenując wcześniej na wspaniałym samolocie polskim, który niestety nie został dopuszczony do mistrzostw, na tarpanie, który w ostatniej chwili te samoloty nam zabrono i musieliśmy startować na samolotach z Lin-26 ze 105-konnymi silnikami wobec 180 i 220-konnych silników innych zawodników. No ale tam i tam żeśmy jakoś nieźle wypadli, bo Staszek Kasperek zajął 3. miejsce. Ja zająłem miejsce 6. Rozpoczęło się też nasz start, udział w Mistrzostwach Świata. Wcześniej w Mistrzostwach Świata w 1964 roku startowali nasi zawodnicy, uzyskując miejsce w pierwszej 20. Mój pierwszy udział w Mistrzostwach Świata to były Mistrzostwa Świata w Moskwie w 1966 roku. Następne mistrzostwa to były już Magdeburg w 67 roku, w 68 roku i następne mistrzostwa, w których startowałem, były Hallowington w Anglii w 70 roku. Całe nasze niepowodzenia na tych zawodach, to znaczy niepowodzenia w sensie tym, zwykle zajmowaliśmy miejsca w pierwszej 15-16 zawodów na 60 zawodników, ale była kwestia samolotów. Z początku startowaliśmy na modyfikacji z Lina 26
tak zwanym Super Kasper Akrobat, który został wybudowany w Świdniku z inicjatywy Staszka Kasperka. No, ten samolot już, sama moc tego samolotu wskazuje, którą można porównać do startu w zawodach na Syrence w stosunku do innych zawodników, którzy startują na Mercedesach. No, ostatnie moje mistrzostwa świata to były już na samolocie zbliżonym do czołówki światowej, to był Zlin 50L, którego 2 tygodnie przed mistrzostwami świata w Kijowie w 1976 roku przyprowadziłem z Czechosłowacji i po 2-tygodniowym niecałym treningu startowałem na tym samolocie. Zająłem tam 15 miejsce na 60 kilku zawodników. Z takim granicznym czasem, w którym odszedłem od lotnictwa, był rok 1979, w którym jeszcze byłem u szczytu swoich możliwości akrobacyjnych. Dlaczego to zrobiłem? Latanie sportowe, zresztą nie tylko samolotowe czy szybowcowe, uczestniczenie w każdym sporcie wymaga dużego nakładu czasu. Ja skończyłem studia medyczne, pracowałem jako chirurg w Szpitalu Miejskim w Gliwicach, no ale jednocześnie musiałem często być na lotnisku, żeby utrzymać swoją formę, żeby szkolić tutaj, żeby pomagać swoim kolegom. No to nie sprzyjało to specjalnie temu, szczególnie w tych czasach, żebym mógł utrzymać rodzinę, nie pracując zawodowo 24 godziny na dobę, jak to często lekarze w tym czasie robili. Dlatego w 1979 roku odszedłem z lotnictwa, a wiedziałem, że nie zrobię tego w Gliwicach, kiedy będę miał i będę na co dzień słyszał szum samolotów i widział szybowce latające na niebie. Wyjechałem z żoną do Przemyśla, żona objęła ordynaturę w szpitalu w Przemyślu na Noworodkach. Ja natomiast rozpocząłem pracę na chirurgii, ale niedługo, bo nadarzyła się okazja do wyjazdu do Emiratów Arabskich i wyjechałem na 9 lat do Dubaju, gdzie w Rashid Hospital pracowałem w oddziale chirurgicznym. No i wróciłem dopiero w 1989 roku. No i siedziałem, pracowałem w szpitalu potem po powrocie w Przemyślu. No ale kiedy podjęliśmy decyzję z żoną, że wracamy do Gliwic z powrotem, pomyślałem sobie, że przecież jest lotnisko. Więc w 2006 roku pojechałem do Mielca i zrobiłem przeszkolenie, odzyskałem swoje licencje instruktora samolotowego, szybowcowego, pilota zawodowego, samolotowego i szybowcowego. No co i tutaj po przyjeździe do Gliwic z powrotem rozpocząłem wykonywać loty. Przede wszystkim trzeba rozpocząć od tego, co to jest akrobacja. No jest to zmieniające się w kątach i na liniach położenie przestrzenne samolotu, tworzące rysunki figur akrobacyjnych. Sam rozwój akrobacji samolotowej w Polsce, no tak jak powiedziałem, rozpoczął się od 1960 roku, czyli od tych pierwszych mistrzostw Polski w Warszawie. Następnie zawody Mistrzostwa Polski były rozgrywane co roku i w latach 64 chyba, 65 utworzono tak zwane ośrodki akrobacyjne. W Świdniku ośrodek akrobacyjny prowadził Staszek Kasperek jako trener okręgowy. W Inowrocławiu Staszek Ackerman był trenerem okręgowym. W Zielonej Górze Stefan Studencki, a ja prowadziłem taki ośrodek w Gliwicach. Co to były te ośrodki? Obejmowały one okoliczne aerokluby, na przykład ośrodek w Gliwicach obejmował 10 sąsiednich aeroklubów. Za zadanie mieliśmy szkolenie w akrobacji, organizację obozów dla kadry i organizację sprawdzianów dla kadry. Ja osobiście jeszcze zainicjowałem i zorganizowałem pierwsze zawody ogólnopolskie w akrobacji samolotowej dla młodszych kolegów, gdzie my starsi sędziowaliśmy, a oni latali. Od tych zawodów były one razem z mistrzostwami Polski rozgrywane. W Gliwicach w każdym razie były wielokrotnie rozgrywane.
Co można powiedzieć o akrobacji w tym czasie? No było dobrze z tego względu, że mieliśmy tych samolotów Super Casper Acrobat dużo. Ja w ośrodku miałem 3 sztuki, czy 4 sztuki później miałem, które wypożyczałem, dawałem kolegom do Bielska, Helmutowi między innymi, Helmutowi Stasiowi dałem do Opola, żeby mógł trenować, a nie dojeżdżał tutaj do Gliwic na motocyklu. Z Katowic Felicjan Kawala startował, wyśmienity akrobata, który w 1974 roku wlał mi dobrze w Toruniu, bo zajął 1. miejsce. W ostatniej konkurencji ja byłem 2. Zresztą tworzyliśmy razem tutaj zespół też akrobacyjny, razem z Bogusiem Januszewskim, zespół Śląsk. W 1967 roku wygraliśmy z zespołem Dudzika, z zespołem Kasperków na lotnisku w Katowicach. Akrobacja samolotowa rozwijała się, ponieważ były samoloty, ponieważ były na to pieniądze. To znaczy piloci nie płacili, jak w tej chwili, za latanie. Ja w ośrodku akrobacyjnym miałem około 200 godzin, które mogłem dać każdemu pilotowi, żeby wlatał ile by chciał. Sam osobiście kadrowego miałem. No, potem taki się okazało się, że w Opolu jest też obok Helmuta Stasia młody chłopaczek, który tutaj rozpoczął dojeżdżać, ale potem się okazało, że do wojska go zabrali. No więc zorganizowaliśmy sytuację tak, żeby wziąć go do wojska do Gliwic, żeby miał opierunek i spanko w wojsku, a na lotnisku, żeby latał. I w ten sposób Marek Szufa się tutaj w Gliwicach wyszkolił w akrobacji. Potem, kiedy ja zakończyłem w 1979 roku, to wtedy Marek Szufa, Jurek Makula przejęli ten samolot 50 i zorganizowali taki mini ośrodek w Rybniku. Przez kilka lat latali tam nawet dobrze, bo też wyszkolili kilku innych pilotów. No, chciałbym jeszcze wspomnieć o tym samolocie Super Casper Acrobat. To był taki jak ten, na którym siedzę w tej chwili, samolot z Lin 26, dwukabinowy, gdzie była zakryta tylko pierwsza kabina, omaskowaniem była zakryta pierwsza kabina. No to jak leciliśmy na zawody, co robiliśmy? Zawsze braliśmy mechanika i to w ten sposób, że pierwszy mechanik wchodził na pierwsze miejsce, tam to zakryte miejsce w pierwszej kabinie, siedząc tyłem do kierunku lotu, nogami przy siedzeniu moim, bo siedziałem w drugiej kabinie. No przy dłuższych lotach to czasami w pokrka żeśmy podgrywali sobie. No i tak raz przytrafiła mi się historia taka, nie wiem dlaczego, dziwna, bo nigdy nie zasypiałem, ale kiedy zakończyły się Mistrzostwa Polski w Rzeszowie, wracaliśmy razem z powrotem, wytrymowałem dobrze samolot i wracaliśmy do Gliwicy z Rzeszowa. I w pewnym momencie poczułem jakieś, że mnie ktoś tam kopie w nogę, porusza moją nogą. Ja mówię, co się stało, a słyszę głos Józka Sypki, mówię, słuchaj, a czy ty wiesz, gdzie my jesteśmy przypadkiem? Ja mówię, jak to nie wiem, przecież mam mapę, lecimy do Gliwic. No bo ja tak mi się wydaje, że ty chyba coś nieruchomo siedzisz w tej kabinie. Co się okazało, że przysnąłem. I samolocik oczywiście leciał wytrymowany, idealnie sobie do przodu, tylko z tym, że zmieniał kurs. Ja wziąłem mapę i zaczynam coraz bardziej nerwowo tą mapę oglądać i coś mi się ten teren nie zgadza. W końcu zobaczyłem zbawcze tory i okazało się, że zamiast być przed Gliwicami, to jestem koło Skarżyska Kamiennej. Oczywiście wtedy bardzo szybko zmieniłem kurs, dolatując do Gliwic. No, dobrze wtedy, że Józek ze mną leciał w tej kabinie. Zresztą to oczywiście było niedozwolone, no ale czym on miał wracać zawsze z takich mistrzostw? Pociągiem? Nie wypadało, tym bardziej wtedy, kiedy jeszcze zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. To był chyba 76 rok. Na Mistrzostwach Polski w Radomiu miały być pokazy, no i tam między innymi Helmut Staś miał w tych pokazach latać razem z Pawłem Pawlakiem. I mieli zrobić pętlę normalną w pozycji
plecy w plecy. To znaczy jeden był odwrócony plecami, drugi w normalnej pozycji i w takiej pozycji mieli zrobić pełną pętlę, czyli okrąg w pionie. No ja próbowałem tą pętlę robić tutaj z kawalą, ale dochodziliśmy do pozycji prawie pionowej, rozchodziliśmy się, ponieważ uważałem, że te samoloty mają, szczególnie samolot idący po większym łuku, posiada za małą moc, żeby utrzymać się swój własny promień. No i niestety, ale nieszczęściem było to, że zdecydowali się na tą figurę i kiedy byli w pozycji plecowej, śmigłem Pawlak, bo nie mógł przejść, utrzymać swojego promienia, swojego lotu. Śmigłem uderzył w kabinę Helmuta Stasia. No z ogromne szczęście. Samolot oczywiście spadł na ziemię. Szczęście miał Helmut, że stracił tylko rękę, a nie życie w tej figurze. Potem już żeśmy więcej tego typu prób nie robili. Bo nie było i też nie mieliśmy samolotu. Zresztą samoloty, to był zawsze problem nasz. Zawsze byliśmy o kilka szczebli do tyłu w porównaniu z czołówką światową. Nadrabialiśmy to czym? Nadrabialiśmy to werwą, ochotą, umiejętnościami, długotrwałym i częstym treningiem. W akrobacji zespołowej, no też na początku lataliśmy na tych właśnie super kasprach, akrobatach. Potem, najpierw na jakach żeśmy 18 latali, przepraszam. Na jakach 18, na super kasprach też, ale najbardziej mistrzostwo to, które zdobyliśmy, to na jako 18, potem na samolotach, na AEWS-ach, na liniach AEWS. No, wymyślaliśmy przeróżne figury, no i w pewnym okresie tak tego latania przyszli we dwóch do mnie Boguś Kawala, Boguś Januszewski i Fedryś Kawala i mówią, że mamy nową figurę. Ja mówię, jaką? Żrandol. Ja już rozpocząłem być przestraszony, bo zwykle ich pomysły to byłyby bardzo niebezpieczne. Ja mówię, co to jest za figura? Słuchaj, my jak tak zrobimy pętlę, przejdziemy pętlą w dół i będziemy pionie w dół, a jeden był z lewej, drugi z prawej strony, to jeden się odwróci w prawo od ciebie, drugi w lewo i potem rozejdziemy się. Ja mówię, dobrze, ale czy wy pomyśleliście o tym, że jak wy się odwrócicie, to mnie przez moment nie widzicie? To ten Boguś Januszewski mi mówi, a to nie szkodzi, słuchaj, ty jesteś prowadzący, to jest twoja sprawa. No potem uciekał daleko, bo go pogoniłem za takie pomysły. Ale okazało się, że byli to tak wspaniali piloci, że wykonywaliśmy na pokazach, na zawodach, gdzie się dało, tą figurę i nigdy nie było żadnego problemu. Dlaczego tą akrobację się kręci? I jakie są wymogi do tej akrobacji? Są dwa główne wymogi. Pierwsze, to musi być pilot, czyli chętny do tego, żeby latać i odpowiednio z odpowiednimi predestynacjami. Musi być predestynowany, musi mieć przede wszystkim zdrowie dobre, musi być odporny na przeciążenia. Samolot natomiast musi mieć duży nadmiar mocy. Najlepszy samolot jest, kiedy jest mały ciężar jego, a duża moc silnika. I musi być też odporny na przeciążenia. To znaczy musi być bardzo wytrzymały. W tej chwili są samoloty o wytrzymałości dopuszczone do lotów akrobacyjnych w granicach minus 9, a nawet minus 12 i plus 12 G. Dlaczego kręcimy akrobację? Co daje akrobacja? Akrobacja daje przede wszystkim umiejętność widzenia siebie i samolotu w przestrzeni, w powietrzu. W każdej pozycji, ponieważ w każdej figurze pozycja jest inna. W każdym elemencie tej figury zmienia się co chwilę pozycja samolotu. Pilot w akrobacji uczy się tych zmian, widzi te swoje zmiany. Daje to refleks. Pozwala zaobserwować najmniejsze drgnięcia i tendencje samolotu. Co potem się na pewno bardzo przyda każdemu pilotowi. Nie wyobrażam sobie dobrego pilota, pilota latającego bezpiecznie, przez nie tyle dobrego, ile pilota latającego bezpiecznie, który nie umiałby wykonać przynajmniej podstawowych figur w akrobacji. Nie umiałby wykonać korkociągu, nie umiałby wykonać pęty, nie widziałby siebie przez moment w pozycji plecowej. Dlatego do wszystkich współcześnie latających, niestety uczących się tylko na Cessnach, chciałbym zaapelować.
i powiedzieć, że chwila doświadczenia, kilka lotów nawet zrobionych na samolocie, jeżeli już płaci za to latanie i to wydatek tych kilku tysięcy złotych więcej, to mnie się wydaje się opłaca w porównaniu z bezpieczeństwem, zabezpieczeniem siebie w tym lataniu. Sam pilot, który nie wykonał kroku ciągu, on będzie całe życie latał w stresie, czyli w bojaźni przed wystąpieniem takiego korkociągu. W ostatnich kilku latach sędziowałem na zawodach o memoriał Janusza Kasperka w Świdniku, więc widzę i mogę ocenić poziom latania naszych pilotów. Oczywiście, w tej chwili są zupełnie inne samoloty. Kiedy myśmy latali na samolotach 105-180-konnych, oni latają w tej chwili na samolotach 360-konnych. Mamy kilku dobrych, doskonałych pilotów, ale niekiedy cały problem jest w tym, że szerszą kadrę pilotów można tylko wyszkolić wtedy, kiedy jest bardzo dużo tych pilotów. W tej chwili jest w zasadzie dwa ośrodki, to jest w Radomiu i w Poznaniu, gdzie szkoli się pojedynczych pilotów akrobacyjnych. W dawnych czasach, kiedy byliśmy na zawodach, na stojankach stało 15-16 samolotów i 25-30 pilotów było. W tej chwili przylatuje czasami jeden samolot i 5-6 pilotów. To nie jest dobry okres dla rozwoju akrobacji w Polsce. Niestety nie możemy tu mówić o rozwoju, jest to okres stagnacji w tej dyscyplinie sportu, a raczej ustecznienia się. Moim zdaniem, jeśli chodzi o sprawę treningu samego, to jeżeli pilot nie wylata przynajmniej 60 godzin w roku na akrobację, to znaczy nie wykręci około 100 do 150 wiązanek akrobacyjnych, to pilot taki nie ma szansy na większe sukcesy na arenie międzynarodowej. Jeżeli ja tutaj się dowiaduję na zawodach, że koledzy niestety, a przelatują, to muszą nawet za uczestnictwo w zawodach płacić, że wylatali, zrobili po 15, po 12 stref, no to raczej nie zachęca do tego, żeby można było powiedzieć o tym, że mają szansę uzyskać jakiś większy sukces na międzynarodowych zawodach.